Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Pieśń Jana Kochanowskiego, która pokazuje nam świat harmonijny, dobry, stworzony przez Boga. Świat równowagi, taki świat, w którym nikt nie ma depresji, ani nie dzieje się żadna krzywda, a nawet jeżeli pojawią się problemy, to my te problemy możemy rozwiązać. I poleceniem brzmiało, żeby pokazać ten obraz w pieśni, świata w pieśni Jana Kochanowskiego. Mimo no to przykładowy tekst świat w pieśni Jana Kochanowskiego o nazwie no nie o nazwie pod tytułem czego chcesz od nas? Panie jest pokazany jako dosłownie idealny świat, czyli świat i świat mamy powtórzenie. No i zobaczcie co się wtedy robi. Ta stylistyka nam tutaj już wadzi. Świat w pieśni Jana Kochanowskiego pod tytułem Czego chcesz od nas Panie jest idealny. Ja wiem, że my walczymy o te słowa jako dosłownie już pokazany, ale czasami lepiej powiedzieć prosto, żeby nie stracić punktów za stylistykę. Podmiot liryczny, który jak sądzę jest filozofem, filozopem, tu powinno być filozofem i osobą Wierzącą. Dziękuję Bogu za wszystko, przecinek, co jest na Ziemi. I tu Ziemi powinno być z wielkiej litery. Bardzo dobre zdanie. Świat ten posiada bowiem niebo, gwiazdy, złociste, morze, rzeki. No, świat ten posiada, to jest błąd frazologiczny, bo posiadam, mogę posiadać psa albo posiadam trzy mieszkania. Świat. Czyli niebo Gwiazdy Złociste, Morze Dedede, Jabłka. Tamten świat jest pokazany jako cudowny, wręcz perf perfekcyjny, lecz my postrzegamy nasz świat jako szary, straszny lub nudny. I to jest bardzo ważne zdanie, bo tutaj autorka porównuje świat z pieśni z naszym światem, czyli dokonuje interpretacji, i ta praca jest wysoko oceniona, mimo no, tutaj tych usterek. Dlatego, że y, autorka pokazuje, że widzi sens w ogóle zajmowania się tym tematem. Ja częst, często czytam te wasze wypracowania i się zastanawiam. No, tak, facet im kazał napisać, to napisała, napisał, ale nie ma pytania, dlaczego ja to piszę. Co to ma wspólnego ze mną, z naszą rzeczywistością, z 2024 rokiem? A tutaj autorka pokazuje, no tak, teraz porównuje tamten świat idealny i nasz świat, który jest nudny. Jak zatem sprawić, żeby nasz świat wyglądał pewnie tak jak tamten świat harmonijny trzeba zacząć dziękować i doceniać rzeczy i osoby które już mamy Autorka użyła pieśni Kochanowskiego do refleksji nad naszym życiem i znalazła w pieśni receptę dla nas współczesnych i dlatego mimo że tutaj jest trochę takich stylistycznego Takiego stylistycznego niedogrania, ta praca jest najlepsza ze wszystkich, jakie, jakie dzisiaj czytałem, jakie dzisiaj oceniałem. Więc apeluję, przed pisaniem, przed napisaniem zadaj sobie pytanie: po co ja to piszę i co to ma wspólnego ze mną? I teraz ważna uwaga trzeba zachować umiar. Jeżeli mamy polecenie obraz w pieśni Kochanowskiego, to tej mojej refleksji może być tam trzy zdania, albo nie wiem, 20% tekstu. Bo jeżeli ja zacznę pisać tylko o współczesności i o sobie, co często się zdarza, to praca jest nie na temat. Ale bez pokazania sprawdzającemu egzaminatorowi w przyszłości, że ja czytam, bo używam utworu do interpretacji otaczającej mnie rzeczywistości, jeżeli to się znajdzie, no to mamy wtedy bardzo dobrą punktację. Więc autorce, która się nie podpisała, nie podpisała zeszytu, gratuluję, ale mam nadzieję, że w szkole autorka się odnajdzie i będę mógł te 90% do wulkana, wulkanu wpisać.